Cześć wszystkim, tu Emil. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu po Japonii. W dzisiejszym odcinku mamy specjalnego gościa, który przejechał cały świat prawie, żeby dotrzeć do Japonii śladami Bronisława Piłsudskiego. Moim gościem jest Dana Onyszkiewicz, która jest także prawnuczką Józefa Piłsudskiego, więc no w pewnym sensie śladami rodzinnymi przyjechała do Japonii. Tak. Tak, jest to, jest to rzeczywiście moja rodzinna historia i dlatego, dlatego właśnie zaczęłam się, się tym zajmować. Dla mnie rodzina jest bardzo ważna, więc a, a to jest historia, którą a, mało osób zna, a, więc a, dlaczego jej nie odkryć? Właśnie. Już kilka razy temat Bronisława Piłsudskiego gdzieś tam się przewijał u mnie na kanale. Pytaliście się mnie o to, Emil, pojeźdź na Hokkaido, nagle co się Bronisław Piłsudski. Nie miałem jeszcze okazji, ale mam przynajmniej e, możliwość porozmawiania z osobą, która naprawdę dużo wie na ten temat, więc może lepiej najpierw posłuchajmy specjalistki, a potem ja sobie pojadę i coś tam ponagrywam, jakieś vlogi. E, Dana e, teraz prowadzi taki projekt Projekt Bronek. Tak, dokładnie. Urocza nazwa. E, który dotyczy właśnie Bronisława pisowskiego jego życia. Jest to próba. Mm, Pokazania jego pracy i zaprezentowania to jej szerszej publiczności? Tak? E, chcemy zupełnie inaczej ugryźć e, studia nad historią. Chcemy pokazać, że da się to w zupełnie innym, e, w, w, w bardziej ciekawy sposób pokazać historię, która, e, no jeżeli uczysz się w szkole, historii i tak dalej, to zawsze są takie daty i tak dalej, a tutaj można to e, odtworzyć właśnie podróż. E, chcemy pokazać, że tak naprawdę e, z, w każdej rodzinie również jest na pewno jakaś bardzo ciekawa historia, która czeka na odkrycie, że czasem trzeba też e, wsłuchiwać się w to, co e, dziadkowie mówią, nie tylko nie tylko tak, Babciu, tak, dziadku, okej, okay", ale że jest, są pewne rzeczy, które, które można. E, e, które trzeba odsłuchać i potem one gdzieś tam zostają w ty z tyłu głowy. A może kiedyś jeszcze się człowiek tym zaciekawi. Tak właśnie zaczęła się moja historia. Bo ta y, historia, no nie jest powiedzmy zwykłą historią, jednak y, Bronisław Piłsudski to jest bardzo ciekawa postać, ale może nie wszyscy z Was kojarzą, kim on w ogóle był. Tak jak wszyscy znamy Józefa Piłsudskiego, ale y, nie wszyscy słyszeli o jego bracie. Bo młodszy brat, starszy brat? Starszy brat, starszy o rok brat. starszy. To Tak naprawdę, niewiele osób również wie, że tak naprawdę Józef Piłsudski, w ogóle rodzina Piłsudskich była naprawdę ogromna, ponieważ było ich dziesięcioro. W tym Bronisław był najstarszym synem, miał dwie starsze siostry. Więc na nim spoczywało również bardzo, bardzo duża odpowiedzialność, jako najstarszy syn. No właśnie, więc jakby nie wiadomo, często ludzie też wiedzą, że jest Józef, jeżeli mamy szczęście, to że jest Bronisław, ale nie wiedzą o tym, że jest, że, że ich, jest ich jeszcze więcej. Więc e, moja rodzina jest naprawdę ogromna. To nie, nie, nie jest tylko Józef i Bronisław, ale jest ich naprawdę o wiele, o wiele więcej. Więc skrócie, dlaczego ten Bronisław Piłsudski jest taki ciekawy właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, tak? Na początek, żeby ich zaciekawić, żeby zostali do końca tego podcastu, posłuchaj tej historii. Okej, okay. dobra. E, to jest e, Bronisław. Był zesłańcem. Jak wiele osób w tamtych, w tamtych czasach został zesłany, ale na najgorsze miejsce możliwe wtedy, czyli na Sahalin. Sahalin to jest wyspa tuż nad Japonią, nad Hokkaido, przynależąca do Rosji i on na tej wyspie na początku był na Katordze ale potem zaczął sam uczyć się jak prowadzić badania społeczne zaczął od Giliaków, dzisiaj nichwu i potem zaczął interesować się Ainami, którzy, za, za co jest najbardziej znany Jednak, więc jakby on sam zaczął się uczyć jak prowadzić badania antropologiczne z pomocą innych zesłanych Naukowców. A kim byli Ainowie? Kim są Ainowie? Um, Ainów jako takich już teraz tak naprawdę nie ma. E, niestety. E, już są bar z, bardzo zasymilowani z e, Japończykami. E, czystej krwi jest niewiele. E, raczej to już jest po prostu ktoś ma krew ainowską w sobie i odkrywa to i zaczyna, i zaczyna um, Jakoś um, starać się pokazać to, że jednak e, szanuje swoją swoją część kultury ainuskiej. A, A to Hokkaido właśnie słynie z tych Ainów, tak, tak? bo to Hokkaido, ponieważ Ainowie są rdzenną ludnością Japonii, północnej Japonii i Sachalinu, Więc e, to nie jest tak, że to jest tylko Hokkaido, to jest również Sachalin. Jednak na Sachalinie jest ich o wiele, e, o wiele mniej, ze względu na to, że byli e, e, kiedy była. Wojna rosyjsko-japońska i były, e, e, i starano się, Japonia wjechała na Sahelim, potem oni przetransportowali większość E, e, rodzennej ludności z powrotem do Japonii. Więc oni wszyscy się zasymilowali już w Japonii. E, więc na Sachalinie nie jest ich, e, ich teraz bardzo dużo. jest Większość jest właśnie na Hokkaido, ale jednak e, to właśnie w Japonii zaczyna się teraz to e, wracanie do tej kultury i zauważanie, że jednak e, Japonia ma również bardzo ciekawą e, ciekawą etniczne. etniczną. Z tym właśnie wracaniem do tej kultury Ainów i promowaniem to trochę ja nie, mam wrażenie, że to jest trochę cyniczne. Nie wiem, czy ty masz podobnie, ale. No, Japonia zaczyna ich promować, jak już najpierw ich wybiła, teraz tak. ich promuje, bo wie, że biały człowiek przyjedzie i będzie chciał oglądać wioski ajnowskie, kupować gadżety za e, Czy To nie jest coś, tak, coś w tym tak. No, e, swoją drogą e, my w Europie też mamy teraz e, powrót do, do, e, do naszych na przykład w Polsce w szczególności mamy powrót do naszych słowiańskich korzeni. Tak, wiek, e, to, że, że mamy właśnie, że jest moda na przykład na to, żeby mieć teraz nie wiem koszulkę z parzeli z Zakopanego, ale koszulkę, taki zwykły t-shirt, a nie noszenie na przykład spodni mhm. góralskich, bo to jakby jest... Kiedyś uważaliśmy to za pewną wieś, żeby coś takiego nosić, no bo my przecież, no kurczę, trzeba mieć nowe rzeczy. Ale, a teraz mamy powrót do tego. I zaczęła się moda na to i super, bo wracamy do swoich, do swoich korzeni. W Japonii powoli się to zaczyna, ale również, właśnie jak wspomniałeś, no, najpierw byli wybici, to zasymilowani był z asymilacji. Tak, prawda? Specjalnie chcieli się ich po prostu no, pozbyć w pewien sposób. E, taki... Tak, zaczęli no, po, pozbyć, to, to może... E, to była właśnie, jak ja powiedziałam, że była trochę wieś e, noszenie hmm. na przykład spodnie ze sparzelnicą, a, a, ale to była wieś, żeby być Ainu. Jeżeli e, miało się so, e, krew ainuską, było bar, bardzo było to ryzykowne, żeby się do tego przyznać. Takie też dyskryminowanie. Byli, Bo to prawda? było tak, byli bardzo dyskryminowani, hmm. by, mieli e, o wiele gorszy start e, w, w, w szkole, e, praktycznie w ogóle nie mieli. E, em, Opieki, opieki zdrowotnej. No To było tak, jak na przykład Czarni w Stanach Zjednoczonych, ale nawet Ainowie mieli trochę gorzej. Jednak ulubioną, nie te, to o wiele dawniej, ale nie teraz, że ulubioną torturą Japończyków do, w stosunku do Ainu, było na przykład zwieszanie ich za ich włosy, ponieważ byli kudłaci bardzo Tak, Z tego więc... są znani, że takie są, są, są tak. znane te zdjęcia tych Ainów takich wielkich niczym im... No, i taki, no nie wiem, no, yeti wręcz, prawda, owłosieni tacy. Tak, no. tak. I właśnie to jest coś, co bardzo ich odróżniało od, e, 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 od ludzi tutaj, w, e, od e, zwykłego Japończyka. Zwykłego tak? Japończyka, w ogóle jakby tych kultur, w ogóle Azjatów w, w wokół. Um, I właśnie to by, dlatego tą ulubioną torturą było zwieszanie ich za te włosy, za tą inność, za, po, prostu, po prostu byli wizualnie inni. I właśnie tym, tym ich dyskryminowano. To tak samo, właśnie jak, jak czarni w, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mieli inny kolor mm -hmm. skóry. Jak w, w Australii, aborygeni też mieli do dzisiaj. A teraz w Australii się właśnie zaczyna chronić te takie. No to, to tak, to już, jakiego, tak, tak, to, tak? To, to już jest od jakiegoś czasu tak. w, w Australii, no ale oczywiście rasizm, nadal się spotykasz z mm. tym, ale to tak samo wszędzie jednak się spotykamy z tym rasizmem kulturowym. Ty myślisz, że jeszcze jest mm. jakiś rasizm wobec Ainów w Japonii? Absolutnie. Jest? Tak, tak jest? Tak. Mm. tak. jest, tylko że jest to taki cichy rasizm. No bo w Japonii nie mm. można tak już oficjalnie, ale no, tak ja... samo jak Koreańczycy są też troszeczkę tak... Niezbyt dobrze traktowane. Tak, tutaj. co, czy tego ja nie mogę się w stosunku hmm. do Koreańczyków wypowiedzieć, bo nie wiem, e, ale e, rzeczywiście jednak nadal jest. To, to jest ta inność dalej. Nadal ma się to uprzedzenie. Może nie to, że taki rasizm, ale jest pewne uprzedzenie, bo jest to tak głęboko zakorzeniony fakt, że zajmie to lata, żeby się tego pozbyć. Um, to nie jest, nie jest to coś takiego, że da się po prostu tabletkę i proszę bardzo, teraz no, no wszyscy jesteśmy... Nie. E, um, nie ma już, teraz tak. wszyscy jesteśmy na równi. Mi się coś obiło u uszy, że z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Tokio wywalono też tak. elementy tajnowskie. I to było Prawda? dosłownie, tak, to było e, wczoraj czy przedwczoraj, chyba wczoraj dostałam właśnie wiadomość, e, było to w New York Timesie napisane, e, że, że właśnie, a New York Times jest znany z tego, że on nie przedrukowuje e, byle czego ale nie było na przykład... Ja nie dostałam informacji z NHK, czy, czyli z, <laughs> Japoński. z japońskiej... Ciekawe dlaczego. Więc jakby nie, nie było to tam napisane, ale było w New York Aha. Timesie napisane. Już pewnie za chwilę będzie z Washington Post, czyli Ameryka już o tym napisała. I rzeczywiście wyrzucone zostało... Coś wyrzucone, no. Powiedziane, oficjalnie zostało powiedziane, że nie ma wystarczająco czasu na to, żeby... Był ten taniec y, na otwarciu zrobiony. Problem polega na tym, że jakoś jeszcze pół roku temu był czas, ale... No, Może się jeszcze okazać, że nie będą mieli tych igrzysk się doigrają, więc, no, no... Z powodu koronawirusa. Tak, no. ale właśnie ten koronawirus to jest... Wczoraj y, też była wielka, wczoraj była wielka debata na temat koronawirusa tutaj w rządzie y, y, japońskim. Ja po japońsku nie mówię, nie wiem, co tam powiedziano. Mogę tylko powiedzieć to, co ktoś mi powiedział, przetłumaczył, że. Um, jeszcze ta olimpiada jest troszkę za daleko, jeszcze jednak jest 5 miesięcy, więc też bez przesady, jakby mamy jeszcze chwilę, nie sądzę, że aż tak ogromny, e, e, ogromny event będzie, wydarzenie będzie e, odwołane. No, Miejmy nadzieję, że jednak się sytuacja poprawi. Nie wchodźmy w tego koronawirusa, bo no to, to jest zupełnie inny, inny, temat. inny temat. Ale podsumowując jest trochę słabe, że to zostało wyrzucone. Bardzo, Moim bardzo zdaniem ja... to jest trochę przykre, bo to jednak pokazuje, że ostatecznie nie, Japonia chyba aż tak bardzo szczerze to nie chce promować tej kultury Ainów. Ja To, to tak jest odbieram. coś, czego ja zupełnie nie, nie, nie mogę zrozumieć, że staraj... otwieramy, otwieramy, otwierane jest muzeum w Shiraoi niedługo. Um, jest um, właśnie Było ciągle mówione, ja sama zresztą wysyłałam wiadomości, że o super będzie e, taniec Ainu na, no na, na otwarciu olimpiady, że to jest coś wspaniałego, że zauważają, ok, historia historią, ale że w końcu jakoś tam jest zauważana ta sprawa właśnie Ainu, że oni jednak są warci skupienia się e, że, nad tym, żeby zobaczyć jednak, uwzględnić ich w, w kulturze japońskiej. E, a tu nagle się dowiaduje, że, że nie będzie tego. A, że, że jednak z takiego trywialnego, jednak, jeżeli się myśli o tym, to jest trywialne, nie ma czasu na to. Jakby I... chcieli to by zrobić. Dokładnie. To, dokładnie. To jest taka typowa dokładnie. japońska wymówka typu i prawda? <suszy> 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 no. No mi się to też nie podoba, prawda? Bo jednak no, kultura Ainów, no jest w jakiś sposób no, związana z Japonią, szczególnie tą północną Japonią. Jak ktoś mm -hmm. interesuje Hokkaido, no to w... warto chyba poznać. Gdzie tak. można zobaczyć to muzeum, jeśli zostanie otwarte? W Shiraoi. Shiraoi. Gdzie to jest w ogóle? To jest na południu Hokkaido. To jest miejsce, gdzie e, kiedyś Bronisław Piłsudski razem z Wacławem Sieroszewskim prowadzili badania na temat Ainu tam. I, I właśnie tam jest pomnik Bronisława Piesuckiego, otwarty, w, otwarty odsłonięty w 2013 roku, I, i, i tam właśnie jest zrobione to muzeum. Ono było tam przez długi czas, była wioska Ainu, Kotan, w którym, w którym można było sobie, taki skansen można było sobie pochodzić, ale teraz zostały otwarte, będą otwarte nowe filie właśnie pod Olimpiadę. A są jeszcze jakieś skanseny takie. Nie jestem pewna, co, czy co, Można są, są, gdzieś są, ale one są opuszczone już raczej. Jeszcze tam, e, e, teraz jednak ta asymilacja, no i globalizacja, no i do, docieranie lepszych materiałów e, budowlanych, no to to już jest takie dość oczywiste, no, w, że to jest, jest, jednak jest Japonia, a nie... Amazonia, gdzie rzeczywiście mm. trudno by było dostać takie materiały, więc jakby to oczywiście wszystko jest zupełnie inaczej wygląda. Też to, to nie, jest, nie ma takich um, Ainu jako takich, że idziesz i zobaczysz ich wioskę i że zobaczysz ich w naturalnym środowisku. Tego już nie ma. To jest teraz oni wracają do swoich do swoich korzeni. I, I wracają w formie po prostu występów, w formie e, e, na przykład właśnie chcą łowić ryby. Ostatnio też przeczytałam artykuł, gdzie jakiś człowiek e, łowił ryby w stylu anuskim i, i, i nagle został, dostał wielki mandat za to, bo nie tak nie miał można. Licencji. Bo nie miał licencji, albo nie miał tam, właśnie już nie pamiętam, że to nie było, że nie miał licencji, tylko, że to nie był styl, w jakim można było. Jakieś totalnie takie strasznie dziwne rzecz, a to był, no, jeden człowiek, to nie to, że jedzie łodzią ogromną i zbiera te wszystkie ryby, tylko no, to, 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 chciał złowić rybę na obiad. No ja no, Polska, I... biurokracja w akcji, jak nie ma, jak prze... wyszedł poza przepis, to już więc tak, no, takie, takie małe niby rzeczy, które my w, w Europie to dla nas, no weźmiemy sobie wędkę i pójdziemy sobie połowić ryby, to w Japonii, jak widać, niestety nie jest to specjalnie akceptowalne. Więc co czy. Znaczy, no trzeba mieć licencję. Tak, no Chcę właśnie. Trzeba to... takie pozwolenie, tam płacisz jakąś kwotę i możesz wtedy łowić ryby w wyznaczonych akwenach. No ale no, ciekawa właśnie kwestia tego, Sposobu połowu, prawda? Go mm -hmm. Za to go skrzynili, tak naprawdę, dali mu ten mandat. No, no bardzo ym, ten obraz, taki tutaj prezentujemy, troszkę jest no, pesymistyczny, jeśli chodzi o Co przyszłość czy pesy... kultury Ainów. Ja myślisz? właśnie nie czy To jest też tak, że on, my prezentujemy tu pesymistyczny e, obraz. Ale e, Ainowie walczą o swoje prawa, o. to też żeby, żeby tutaj nie było niezrozumiałe dla was wszystkich, że to nie jest tak, że, e, że to jest takie straszne i w ogóle, i że już w ogóle nigdy nie będzie Ainu, nie będzie ich takich, jak co kiedyś byli. Ale to tak samo jak Indianów w Stanach Zjednoczonych, też ich nie będzie tacy, jaki jacy byli. Jedynie to są takie pomniejsze osoby, które, jeżeli chcą, jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy pójść i sobie zbudować chatkę w starym stylu gdzieś w, w lesie. Bardzo proszę, ale, ale no, świat się zmienił. Nie będzie tego jak, jak kiedyś, ale ajnowie wracają i starają się jednak, nie wszyscy, ale jest dużo, duża część stara się jednak wrócić do, do swoich korzeni i uszanować te, te tradycje. Prostymi rzeczami właśnie jak o, o robienie jakichś ceremonii tańców czy jest bardzo fajny zespół, który zresztą bardzo polecam. E, Oki, e, Oki Dub Ainu Band. Bardzo fajny zespół e, e, dubowy, który e, miesza e, właśnie dub z tradycyjną muzyką AINU, z tradycyjnym, tradycyjnym sprzętem, co jest bardzo bardzo ciekawe i ja osobiście lubię sobie czasem, jak, nie wiem, edytuję zdjęcia czy pracuję, to po prostu sobie puszczam, bo rzeczywiście fajnie, fajne brzmienie połączenie tej takiej ludowości z tą nowoczesnością. A słyszałaś o takim anime Golden Kamuy? Tak, absolutnie. Moja żona mi dzisiaj mówiła właśnie, że świetne anime, oglądam, zapytaj się dane o to anime. Czy tak, no rzeczywiście. O czym to jest? No to jest tak. Ja osobiście tego nie widziałam. To jest problematyczne, ponieważ no, w podróży i to wszystko zaczęło się, ja się dowiedziałam o tym dosłownie tuż przed moim wyjazdem, co było rok temu. Um, i nie zdołałam tego zobaczyć, nie mogłam tego dostać e, i, i wiem tylko w teorii o czym to jest, a, a mianowicie o e, dziewczynie z, e, z Ainu, która, e, która stara się chronić e, ajnuskie złoto, które gdzieś tam było pochowane. Ponieważ... No chyba e, właśnie przodka polskiego. Tam jest jednej no, czwartej. Ja myślę. No właśnie tam jest, jest ten wądek polski. Jest e, wątek polski. No właśnie ja, jak mówię, nie, nie, nie widziałam tego, uh -huh. nie, zna, nie znam tego. Ja publikuję to i chciałabym to zobaczyć, bo jest to ciekawe, no ja lubię anime, czemu, czemu nie? A więc, więc to... Obejrzyjcie, jeśli macie okazję, hmm. wiem, że jest na Amazon Prime. To jest też tak, że ja właśnie jestem też fanką takich, takich kreskówek i tak dalej, więc to jest dla mnie super. Kreskówek, sorry. Przepraszam, anime. W każdym razie, że um, zbiera, to anime zbiera bardzo dobre recenzje. Więc, i nie tylko, ja tutaj mówię nie tylko w Japonii, tylko wszędzie, więc rzeczywiście e, też dlatego chcę obejrzeć, no bo jeżeli ma dobre też recenzje, to kurczę, no, może hmm. warto jednak. Ja też z chęcią to obejrzę. A teraz wróćmy może właśnie do wątku kultury Ajnów, tej starej tradycyjnej kultury, mm -hmm. która właśnie dzięki Bronisławowi Piłsudskiemu w pewnym sensie no, jest nam znana bardzo dobrze i chyba także Ainowie korzystają z jego dorobku, tak? Tak. bo on się zajmował badaniem kultury Ainów na Hokkaido mhm. i napisał słownik, tak? tak. nagrał ich pieśni, mhm. robił im zdjęcia i dzięki temu wiemy bardzo dużo na temat tej kultury tak. starej. Więc jak ten dorobek teraz wygląda Piłsyckiego, jak on tam. Trafił, jak wyglądało jego życie właśnie na Hokkaido wśród to jest świetny okay. wątek. No, musimy, Długa historia w skrócie, zacząć, bo to jest tak, tak, bo to jest rzeczywiście sama okay. historia jest absolutnie świetna. I to jest też, dlaczego ja się zaczęłam zajmować Bronisławem pioskim, ponieważ jest to nie dość, że jest to moja rodzinna historia, której w mojej rodzinie, mojej części rodziny mało kto znał. Ja jako dwunastolatka dowiedziałam się o tym po prostu, bo przyjeżdżał mój wuj, Kazuyasu Kimura, który po prostu. W wieku 12 lat, jak mając problemy w szkole i tak dalej, zastanawiając się, czy zdam ten test z historii jutro, ktoś mi mówił właśnie, że o, mamy kuzynów w Japonii a, a, i że właśnie teraz będzie przyjeżdżał, przyjeżdżał um, wasz wuj. Okej, okay. no, ale. Właśnie, jak to? dwój Japończyk? Dla tak. osób teraz, które to słuchają, może być to dziwne. Właśnie, chodzi? dokładnie. I teraz, teraz o, o co chodzi? E, e, tutaj w Japonii są potomkowie Bronisława Piłsudskiego i oni są Japończykami. Mają w sobie krew Ainu, ponieważ Bronisław Piłsudski, będąc na zesłaniu, e, wziął ślub z e, ainuską siostrzenicą e, wodza wioski. E, I oni mieli, mieli dwoje dzieci. I to, po, teraz po prostu potomkowie żyją tutaj w Japonii i są Japończykami, mają w sobie krew polską i ainuską, ale, ale są no, w większej części już Japończykami. Um, I tak, mamy z nimi kontakt, jak właśnie powiedziałam, wuj, po raz pierwszy wuj Kazuyasu przyjechał do, um, do Europy, do Polski w 2000 albo 2001 roku. Um, więc, sorry, tak trochę mi się myli, bo miałam wtedy 12 lat. Tak, to jak 2000, to był 2000 rok, na konferencję razem ze swoją najstarszą córką Kanako. I tak my się poznaliśmy. I w końcu, właśnie, jest ten żywy dowód, po prostu jakby no, żywy, namacalny. Widzisz, że jest Japończykiem, i to w tym momencie zostaje ci w głowie takie, o oh, wow, że rzeczywiście mamy kuzynów w Japonii, którzy są Japończykami. Więc to było bardzo fascynujące. Po prostu takie rodzinne spotkanie. I teraz, do, do dzisiaj oczywiście mamy kontakt. Wujek Zujasu był w Polsce już mhm. dwa czy trzy razy, i, i, i właśnie przy, my też tutaj przyjechaliśmy. Co to czy znaczy ja przyjechałam teraz, moi rodzice kiedyś tam byli, moja siostra była dwa razy, więc ten, ten kontakt jest i on jest taki ciepły i rodzinny. Po tylu latach też właśnie to jest takie Fascynujące, że, że możemy przyjechać, zobaczyć, dotknąć, napić się kawki. No, no, tak, no, to było niesamowite tyle dekad minęło, prawie 100 lat, i, i te związki rodziny dalej istnieją. Były, były wojny, PRL, e, prawda? Tak, i to właśnie, to znaczy jak my się dowiedzieliśmy o naszej rodzinie. My zawsze wiedzieliśmy, że ta rodzina w Japonii tak. jest. Um, nie wiedzieliśmy, jak ich znaleźć, nie wiedzieliśmy, e, e, gdzie się zgłosić, nie wiadomo, dużo rzeczy było, dużo takich niewiadomych, e, ale w końcu w latach 80., e, przez to, że, że, że mój tata był bardzo aktywny wtedy w Solidarności e, i, i oczy całego świata skupiały się na polskiej walce e, e, z komunizmem, e, więc przyjechali również właśnie japońscy dziennikarze. I się okazało, że oni właśnie powiedzieli moim rodzicom jako, że przez to, że mój tata był tak mhm. aktywny, łatwo było go dość znaleźć e, i on, dowi dowiedziano się, że jest, um, e, że wziął ślub z moją mamą e, właśnie, która jest wnuczką e, Józefa e, i, 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 i przez to właśnie, przez ten kontakt z, z dziennikarzami dowiedzieliśmy się, że oni mają kontakt z, e, z wujem Kazuyasu, że go odnaleźli i nagle wszyscy o, o, o kurczę. I, ym, no I tak, i właśnie to chyba był 83, nie 80, 86 rok, kiedy e, pierwszy list od wujaka Zujasu przyszedł e, do Polski. Y y Ach, to pani Agnieszka Umeda. E, no. Ty pewnie znasz. No. E, Sensei Umeda. E, e, dokładnie. Sensei Umeda ona um, przetłumaczyła ten list z japońskiego na polski. E, no. I z pierwszą fotografią pierwszego dziecka właśnie Kanako, wtedy miała rok. E, I dostaliśmy ten list e, i to po prostu bardzo ciepły taki, że cieszę się, jesteśmy, że jesteśmy rodziną, znaleźliśmy się. Mam nadzieję, że kiedyś może uda nam się spotkać. No jednak to jest kawał drogi z no i Polski nie do Japonii. Niełatwo tak po prostu wyjechać. Dokładnie, jeszcze był komunizm tak. w Polsce, więc to też strasznie wszystko, cała sprawa bardzo ciężka, ale tak od tego się zaczęło, ale e, oficjalnie wujka Zujasu przyjechał dopiero w 2000 roku do Polski po raz pierwszy. Um, więc, więc rodzinne relacje pozostały gdzieś z tyłu mojej głowy, ale dopiero później jakby to rodzinna strona była bardzo ciekawa, a potem zaczęła mnie interesować ta naukowa strona Bronisława. Teraz, wracając do tego pytania, jak to się stało, że Bronisław znalazł się na Sachalinie? Bronisław, e, w, będę z, Historia Bronisława e, po, w Wilnie i tak dalej, no to, to jest bardzo wszystko e, dobrze zbadane przez badanie na temat Józefa Piesuckiego. Więc on, e, więc to, ta historia to już zostawmy. Ją urodził się w Złowie, ok, e, był w Wilnie, tam się dużo przeprowadzali. E, w końcu trafił do Petersburga, żeby tam zacząć studia e, prawnicze i w wieku 21 lat zostaje wmieszany w e, próbę zamachu na życie cara Aleksandra III. No to są takie zabawy studenckie w tamtych czasach. Zama tak. cara. E, generalnie, generalnie on poznał się na studiach. Generalnie poznał się na studiach z, 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 z Aleksandr, Aleksandrem Ulianowym, starszym bratem Lenina. No jeszcze dobrych ziomków miałem. No, no. Generalnie tak. Ja tylu lat takich e, przygód nie miałem. No wiesz, no ale to też my teraz o tym wiemy, nudne że to są takie. Teraz mamy strasznie. E, no wiesz, u nas w Polsce z tego co pamiętam ktoś powiedział, że na jakąś imprezę w akademiku wzięto konia na dziesiąte piętro wciśnięto, więc jakby. <laughs> Wiesz, też mamy ciekawe historie, tylko w innym klimacie trochę. No cóż, no to oni ten mieli na rozrywki, tak? <grymne> Ale e, e, wracając do tematu, że rzeczywiście Bronisław e, e, znał się z Aleksandrem Ulianowem i e, Aleksander Ulianow był bardziej aktywny w takich rewolucyjnych e, e, tematach i e, drukował w mieszkaniu Bronisława broszury rewolucyjne dla e, frakcji terrorystycznej, która się nazywała Narodna Jawola. I e, długa historia w skrócie. Bronisława złapano e, razem z, właśnie z e, innymi konspirantami i zostali aresztowani. E, i Bronisław najpierw dostał karę śmierci, ale potem został ułaskawio ułaskawiony na 15 lat katorgi na Sachalinie. E, I Józef tak naprawdę cała historia Józefa jest to, że on został zesłany i tak dalej, a on tak naprawdę został trochę takim rykoszetem. Pięć lat syłki. Ponieważ głównym konspiratorem właśnie za to był Bronisław. Więc, a, a Józef dostał w takim trybie administracyjnym, to takie po prostu, żeby, żeby nauczył się, żeby dać mu lekcje życia. I, i został zesłany, i tutaj się rozdzieliły ich historie. Bronisław pojechał, pojechał na Sachalin, po, pojechał, popłynął, ponieważ z, on, to nie było przez kolej transsyberyjską, jak wiele e, osób e, myśli. On przez Moskwę do Odessy dojechał i z Odessy, z Ukrainy, wypłynął statkiem. Przez kanał sueski, e, przez Kolombo na Sri Lance i przez Singapur, przez Nagasaki do e, wow. nasalin. Więc on wodą, wodną, wodą, wodną e, Dość drogą. To okrężna droga. Bardzo okrężna droga, <laughs> dokładnie. Ale e, na statku e, Niżni Nowgorod było pod, pod pokładem był, byli więźniowie, a na pokładzie byli wolni ludzie, którzy płynęli e, z własnej nieprzymuszonej woli tam. E, więc to. Zupełnie jest takie yy, niesamowite, yy. że statkiem wysyłać kogoś tak daleko przez cały świat dookoła, żeby dostać do więzienia. Nie? Tak, no i właśnie wiesz, no, to jest tak, że oni yy, yy, popłynęli tam, wiesz, bo. Też, żeby, oczywiście ludzie byli przepędzani przez całą Syberię w tamte regiony, ale mnie się bardziej wydaje, że to było tak, no ale jednak potrzebujemy, żeby jakaś część tam dotarła i mogła tam jednak pracować. Więc ale to już jest, zostawiam tutaj do historyków szczegółowych takie pytanie. Jednak na Sahalinie rzeczywiście Bronisław tam trafił, został przydzielony do prac katorżniczych, katorżniczych przez pierwsze lata, czyli do wyrębu drzew, do e, jakiejś cieślarskiej roboty, do e, budowania cerkwi e, tam. i w końcu narastały jego kontakty z lokalnymi ludami, no bo to jest dość, to jest dość naturalne, że jak się mieszka w, jak zaczyna się mieszkać w takich regionach. E, że po prostu jakieś takie kontakty no, widzi się tych ludzi, no to to jest takie okej. Okay. Ja jestem katorżnikiem, wy jesteście jakoś uciśniani również przez, e, e, przez rosyjskie władze, więc generalnie jesteśmy na tym samym tutaj e, e, poziomie I, i ten kontakt przez to też się zacieśnił. I o wiele łatwiej było Bronisławowi się e, zasymilować z nimi. Ale żeby prowadzić badania e, e, na temat tych ludów, to Pierwsza rzecz było nauczyć się po prostu języka, a jak się nauczyć języka? No to musiał zacząć spisywać słowa, bo te języki były stricte oralne tam, one nie miały języka piśmiennego, nie mogłaś sobie wziąć książki, żeby, żeby przeczytać. Czyli też ten jego słownik, który on stworzył, w pewnym sensie no, zachował ten język, tak? Tak, tak. No, Całkowicie zaniknąć. Tak, to znaczy, i to jest tak, że on stworzył słowniki języka giliackiego i Ainu. On na samym początku, przez pierwsze 10 lat. On nie zajmował się Ainami, on zajmował się giliakami tam, czy I, i więc dopiero później został przypisany do tego, żeby prowadzić badania nad Ainami. Oczywiście miał, miał kontakty z Ainami podczas swojego zesłania, ale jednak to było jakieś tam około 10 lat muzeum, więc to też nie jest tak, że on, on jest znany najbardziej za Ainu, ale on równie dużo zrobił dla giliaków. Um, więc I on rzeczywiście stworzył słowniki tych e, lokalnych ludów, um, które właśnie, jak powiedziałam, były stricte oralne. Nauczył się tych języków sam. Um, Niesamowitą, musiał mieć głowę, naprawdę. To jest, ale i chcę podkreślić to, ja mam lat 31. On miał wtedy lat 21, kiedy został zesłany. Wyobrażasz sobie płynąć jako katorżnik pod pokładem. Z dwusetką czy trzysetką innych katorżników i potem, wiesz tam, w wieku 26 lat e, zacząć prowadzić badania terenowe takie, że po prostu, wiesz, no, właśnie do te, słowniki i tak dalej. pory no, robią wrażenie. Absolutnie. Jest, niesamowite. Musiał być naprawdę niezwykle inteligentnym człowiekiem. To jest nie, dla mnie jest niesamowite, że człowiek w tak młodym wieku potrafił zrobić tak wiele. Ja się zdecydowałam, żeby odtworzyć podróż Bronisława Piusowskiego. 10 lat temu zaczęłam tworzyć taki troszeczkę plan, ponieważ ja jestem również, po, studiowałam antropologię i zaczęłam po prostu robić badania na, na temat Bronisława i, i zaczęłam szukać miejsc, w których Bronisław mógł być. Ponieważ zaczęłam się interesować antropologią Syberii, więc sobie pomyślałam, kurczę, może w takim razie jakoś tak odtworzyć jego podróż, mógłby być fajny projekt z tego. Jakoś 10 lat mi zajęło, żeby od samego po prostu pierwszego pomysłu do tego, żeby wyjechać. To mnie mniej więcej zajęło właśnie 10 lat. Um, I um, zdecydowałam się, że to, jak ja chcę odtworzyć tę podróż, to jest również, żeby to zrobić drogą lądowo-morską. Bo Bronisław nie, nie, nie używał samolotów. No nie wtedy było wtedy. Niespecjalnie zbyt... <laughs> nie nie było wtedy na takie długie dystanse. Żadnego Ryanaira czy AirAjra, no to tak o, trochę nie. nie... No i jednak był, był więźniem, był ze słońcem, więc, um, więc ja musiałam, więc ja zdecydowałam się, że to, żeby to odtworzyć właśnie też z e, e, tą stroną. I um, więc przejechałam z w Warszawie Bronisława nigdy nie było, ale ja tam mieszkam i, i stamtąd pochodzę. Um, więc zaczęłam od Warszawy, pojechałam właśnie do Wilna, do Złowa, e, potem do, do Petersburga, e, potem z Petersburga do, e, do Moskwy, od, pociągami do Moskwy, Odessy, e, Kijowa odessy i z Odessy wypłynęłam również statkiem e, do Malezji. E, i, Jaki to był statek? I to był kontenerowiec. E, Jak się biłaś na kontenerowiec? E, na, na ładny uśmiech. Nie, generalnie jako, można podróżować na kontenerowcu jako pasażer, nie jest to tanie, nie jest to tańsze jak samolot, nie musiałam pracować. To są zazwyczaj pytania, Aha. które ludzie zadają, więc od razu chcę to e, e, wyklarować, że. Nie, Jako pasażer możesz kupić bilet. Są specjalne tam takie agencje, które się tym zajmują. Ale, tylko, że, ale jest tańszy jak taki statek, pod, ten nie pasażerski, pasażerski, tylko taki cruise ship. Taki, mhm. taki ten. Pasażerski. Tak, pasażerski no, taki... A to taki e, dla turystów? Tak, taki wiesz, no, tam, że tam rejsi. są te, takie... O, rejs! No, no. Dokładnie. Taki rejsowy, zupełnie, zu, o wiele tańszy jak... Okej, okay, może nie o wiele, ale tańszy jak to. Um, w każdym razie statki kontenerowe... Dlaczego ja wybrałem statek kontenerowy? Bo to chodzi o to, że te statki płyną w miejsca, w które taki statek właśnie rejsowy nie, nie płynie. Mm -hmm. e, a no, żeby dotrzeć z Odessy, do Władywostoku czy na Sahali, no to, to nie jest taki, taki rejs race na który chciałoby się płynąć no nie na wie, takim statku. Taki no właśnie dokładnie. Więc, e, nie. więc o, były to, e, statkiem kontenerowym przepłynęłam i również z Odessy przez e, Morze Czarne, Śródziemne, kanał Suezki, e, przez e, Kolombo dotarłam do Malezji. W Malezji również Bronisława nigdy nie było. Był to postój logistyczny, ponieważ musiałam przeczekać koniec wizy do Rosji jeden, żeby obiegać się o drugą wizę do Rosji. Niestety w dzisiejszych czasach mnie obowiązują restrykcje wizy, wizowe. Bronisława tego nie obowiązywało inne czasy. No i tutaj właśnie jest taki problem. Czekałam, miałam być w Malezji miesiąc. Po ośmiu miesiącach w końcu zdecydowałam się, już czas, dobra, nie mam wizy do Rosji, nie mam tych wszystkich dokumentów jeszcze, które potrzebuję. Ale e, już nie mogę dłużej czekać, e, więc w Malezji pracowałam na jednym takim kempingu, również budowałam różne rzeczy, malowałam, sprzątałam, no generalnie robiłam wszystko. E, co mi szefowie powiedzieli, żeby zrobić ok, i co mogłam zrobić, rzeczywiście fizycznie e, mogłam zrobić, to to, to, to robiłam. I, I po, po tych ośmiu miesiącach ja tam jeszcze trochę podróżowałam trochę po południowo wschodniej Azji, jak mogłam autostopem, czy, czy jakimiś autobusami, i tak dalej, więc byłam jeszcze tam w Kambodży, w Wietnamie, w Tajlandii. Ale ta część podróży nie miała absolutnie nic wspólnego z Bronisławem. I miałam z Singapuru brać następny statek przez Chiny właśnie do Japonii. I już miałam zapłacone za bilet na statek następny kontenerowy, mhm. kiedy się niestety okazało, że nie dostałam wizy do Chin. A, a to jest coś, co no, każdy statek, którym się płynie do, w stronę Japonii, płynie przez Chiny. Nie ma możliwości, zawsze muszę przejść przez Chiny. Um, I tu stał się pewien klops, no bo nie mam wizy, nie dostanę tej wizy. Powiedziano mi, że muszę wrócić do Polski i tam się ubiegać o wizę. Do Chin, więc w ogóle no, a jestem w Malezji i nie mam zamiaru wracać do Polski. no ja się mija trochę z celem tej podróży. No i, um, no i klops, i co teraz? E, dosłownie trzy dni po tym, jak została mi wiza e, e, odmówiona, okazało się, że zaczęła się epidemia koronawirusa. To może nawet. że do mnie pojechałaś. Ej, właśnie tutaj, to mogło mi tak naprawdę uratować życie, więc, e, więc e, dobrze się złożyło i niedobrze się złożyło. E, więc tutaj musiałam załamać. E, Załamać swoją podróż e, bez używania samolotów i musiałam przelecieć ten kawałek do Japonii. E, Względy właśnie, bezpieczeństwa, e, no jednak tutaj ma, biorą górę. E, więc przeleciałam ten kawałek do, do, do Tokio, i, e, i tutaj, właśnie z, w, w Japonii, byłam, właśnie w miejscach, w których był Bronisław. Byłam już w Nagasaki, byłam w Kobe, teraz jestem w Tokio, e, jadę do Nikko. Po tym zniknę, będę się przebijała w stronę Hokkaido, i na Hokkaido pewnie będę jakieś półtora miesiąca, prowadząc tam badania na, na temat właśnie Ainu, dzisiejszych Ainu, tam, jadąc w miejsca, gdzie był Bronisław, również tam, oczywiście, jadąc do muzeum Ainu, które tam ma być otwarte. Jeszcze nie wiadomo do końca kiedy. Niestety, problem. Ponownie tutaj mamy ten problem z koronawirusem teraz, że Możliwe, że y, może być, nie wiem, ale zaczynają być zamy zamykane. Tutaj mnóstwo muzeów jest w Japonii teraz. No, Różne imprezy się odwołuje. Dokładnie. Więc... Był, maraton Tokio maraton został Tokijski odwołany, do... więc bardzo dużo rzeczy jest odwoływanych. Jest straszna tutaj taka panika e, na ten temat, e, właśnie koronawirusa. Więc... Nie wiadomo, czy teraz się odbędzie to otwarcie ym, muzeum. A miało być tak teraz yy, Tak, miało być. Yy, najpierw było, że 18 kwietnia, potem, że... Dwu, yy, tj, najpierw 24 kwietnia, potem, że 18. Ja już sama troszkę jestem pogubiona i właśnie nie ma... Jest trochę obawa, że może w ogóle być odwołane to otwarcie, hmm. jeżeli koronawirus będzie dalej się rozprzestrzeniał po Japonii. A powiedz mi, jak długo w Japonii przebywał Bronisław Piłszycki? Bo on tutaj nie mieszkał do końca swoich dni, nie. prawda? Nie, nie, nie. On tutaj był e, dwu albo trzykrotnie, on był parokrotnie w Japonii. E, więc e, i on był parę miesięcy e, za każdym razem. To nie było tak, że on był tutaj e, e, wiele lat. E, Ostatnim razem był e, o, jakieś tam 8 miesięcy około. Był e, ostatnim przed e, opuszczeniem Japonii, żeby już w ogóle nigdy nie wrócić na, do, na Daleki Wschód. Um, I tutaj jest coś też, co dobrze by było wyklarować chyba e, z e, rodziną Bronisława. No właśnie, bo on tu miał rodzinę, dzieci, żonę i tak. co? Pojechał z nimi do Europy? No i tak właśnie to jest to, coś, to, to co to bardzo um, bardzo łatwo jest e, oceniać człowieka E, um, że on po prostu zwiał zostawiając e, rodzinę. E, nie, o, to jest pamiętajmy, że czasy były zupełnie inne. Ponieważ to były czasy, wojna rosyjsko-japońska, potem zaczynanie, w ogóle, przygotowywanie się do, wojny, do pierwszej wojny światowej. Więc jakby, to nie to, że wszyscy wiedzieli, że będzie pierwsza wojna światowa, ale jakby te przygotowania jednak miały tutaj duże też znaczenie. Bardzo było to skomplikowane, jak pomyśleć o tym, że facet był na zesłaniu. E, założył rodzinę, nie wiedząc o tym, że on w ogóle kiedykolwiek będzie mógł wrócić do Polski. Zawsze chciał, ale nie wiedział, że w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. E, wybuchła e, e, wojna rosyjsko-japońska w 1904 roku, i on e, musiał, wrócił do swojej rodziny na Sachalinie, i e, jego żona Chusama. Była, była w zaawansowanej ciąży z jego drugim dzieckiem, z Kiyo, córką. On nie wiedział wtedy, że to będzie córka. I, i niestety, ale on nigdy córki na, na oczy nie zobaczył. Ponieważ problem był taki, że były właśnie działania wojenne. I teraz tak, Japoń, Japończycy mogliby go wziąć za szpiega. Więc, no byłby tak. więc byłby aresztowany. Ma to sens. E, więc byłby aresztowany. Rosyjska władza wzięłaby go pewnie do armii. Więc i w tej kwestii, i w tej kwestii najprawdopodobniej by zginął. E, no między młotem e, a kowadem. Dokładnie. Więc e, były starania jego o to, żeby zabrać rodzinę z sobą. Podobno w, w archiwach w, w Moskwie jest list, gdzie stara się zakupić bilety na kolej transsyberyjską, poprosić o bilety na, na kolej z powrotem do, do Europy dwa bilety, czyli dla siebie i dla, najprawdopodobniej właśnie dla, dla Ciosamy. Teraz następna kwestia jest taka, że gdyby zabrał ją z sobą, w Europie panowała w muzeach wtedy pewna taka moda, że brało się dzikich a, do, tak, brało się tak. dzikich do muzeów i mówi, mówiono im: dobra, to teraz e, e, przedstawiajcie tą i tą ceremonię. Czyli generalnie to był taki byli oni traktowani jak obiekt w zoo, e, I a ona miała tatuaże na ustach. Miała tatuaże właśnie na rękach. Więc była, była w ogóle no, Azjatką, była tą dziwną osobą. która Poza tym ona żyła jednak w wiosce Ainuskiej. No, ona była z małej wioski. I zabrać ją do takiego miejsca, Europy, Trochę miasta... Trochę to byłoby dla niej. I czy dla by tam była w ogóle szczęśliwa, mieszkając w Polsce czy w Europie? Nie, nie wiem na ile Bronisław zdawał sobie z tego sprawę, że tak może to wyglądać. E, prawdopodobnie. E, ale nie ma jakby żelaznego dowodu na to. E, I chciał zabrać, no wiedział, że no, ma rodzinę tam, e, jest, e, jest żonaty, e, ale to małżeństwo no, też nie było, to było małżeństwo lokalne, ono nie było e, pomiędzy, e, co, nie było nigdzie zapisane w żadnych papierach, że on jest żonaty. E, więc e, on po prostu no, miał bardzo ciężki wybór. No to, nie jest, to nie jest łatwy wybór, kiedy ktoś po prostu albo zginiesz, hmm. e, twoja rodzina może zginąć. E, jeżeli zabierzesz rodzinę, ona też zginie, to najprawdopodobniej, czy sama najprawdopodobniej zginęłaby podczas podróży do, do Europy, bo była w zaawansowanej ciąży. Aby nie przeżyć po prostu takie podróże. Hmm. I więc wszystko, e, niestety, złożyło się ba na bardzo tragiczną decyzję, e, e, żeby wrócić do Europy bez nich, zostawić ich. E, A później wracał tam do Japonii, do nich? Czy? Chciał wrócić, mhm. ale też e, to jest właśnie to jest ta strasznie skomplikowana sprawa. Były paczki wysyłane do, 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 do tej rodziny tak. i tak dalej. Tylko problem też był taki, że e, on nigdy nie wrócił, nie, nie trzymał e, specjalnie kontaktu z nimi. Po powrocie do Europy e, związał się z Marią Żarnowską, z, z miłością z, z lat dziecięcych. E, i, I tutaj właśnie to jest. Takie, to jest takie kontrowersyjne, a z drugiej strony, jak sobie pomyślimy o tym, w jakich czasach on żył, e, i jak trudno jednak takie decyzje podjąć, e, to zupełnie inaczej do tego można podejść. To łatwo jest ocenić człowieka, ponieważ no, w pewnym sensie rzeczywiście wygląda na to, że on zwiał. Ale jak się zna historię jakby całego świata w tamtym okresie, e, to jednak ta analiza tego to jest takie. O, Kurczę, no może jednak to nie była wcale taka łatwa decyzja. A wiadomo, co się stało z, z jego żoną, po, po tym, jak Tak. Znaczy, w Japonii? Tak, ona wzięła ponownie ślub. E, więc e, i miała, miała dzieci z, z drugiego małżeństwa również. E, więc ta, ta rodzina też nie jest tak, tak mała. E, a ponadto ona. E, ona oślepła w pewnym momencie. I jest. To jest tylko legenda. To nie jest prawdziwa historia, to jest tylko legenda, ale uważam, że jest bardzo piękna, że kiedy Bronisław odjeżdżał, ona za nim biegła. Jak odjeżdżał, padła na kolana i wypłakała sobie oczy i właśnie tak, tak straciła wzrok, właśnie, że tak płakała za Bronisławem. Oczywiście sprawa wygląda, no, sprawa wygląda trochę inaczej, ale jednak legenda jest bardzo piękna. Um, więc, no niestety, właśnie pozo musiał pozostawić rodzinę. Wrócił do Europy przez Stany Zjednoczone. Um, więc, drogi. Tak, więc właśnie to zupełnie, ten, więc on dosłownie objechał cały świat. On przejechał cały świat dookoła. I właśnie. Taki jest mój plan, żeby również przejechać ten świat dookoła jego śladami. A, gdzie będziesz jechać dalej teraz z Japonii do Stanów Zjednoczonych? Nie, z Japonii na Sachalin. A, Sakhalin. Potem z Sachalinu e, mam zamiar jest jechać e, przez rzekę Amur do Władywostoku, czyli mhm. do Primorskiego kraju, to jest właśnie daleki wschód Rosji. I potem z powrotem na Hokkaido i z Hokkaido do Stanów Zjednoczonych. Wow. Ale e, sprawa wygląda niestety tak, że e, Wysiadło mi niestety plecy e, jakiś czas temu. E, I to do tego stopnia, że skończyło się niestety szpitalem w Malezji. E, i, I musiałam, e, muszę tutaj niestety zadbać, ponieważ to ja podróżuję z ogromnym jednym, jednym i ogromnym plecakiem. Który waży 25 kilo i ja nie do końca mogę tego dźwigać. Um, więc jeżeli, co, jeżeli chcę jechać dalej, uh, więc uh, będę musiała niestety wrócić do Polski, naprawić się raz a porządnie uh, i, i potem powroci, wrócić z powrotem na szlak Bron, Bronisława. Więc muszę zrobić przerwę w podróży uh, ze względów zdrowotnych. Um, Bronisław nie miał takiego luksusu. No tak. ale... Ale sytuację. ja muszę niestety, jeżeli chcę zrobić to, co mam zamiar zrobić, to... A jest właśnie jakiś taki cel całej tej podróży, cel tego projektu Bronek. Co chcesz tym osiągnąć? Tak może już na zakończenie naszej rozmowy jakbyś mogła właśnie opowiedzieć. Jaki jest tego wszystkiego cel, co chcesz ludziom przedstawić? Okej. Okay. Więc sprawa wygląda tak, że e, celem... Tej podróży jest zebranie materiałów w różnych archiwach, w różnych e, bibliotekach, e, e, dzięki pomocy różnych profesorów. E, zebranie materiałów na temat Bronisława Piesuckiego, i jego dokonań i jego życiorysu, czyli zdjęcia, filmy, dźwięki, które nagrał, e, e, wszyscy, całą jego pracę, po to, żeby stworzyć coś, co się nazywa profesjonalnie, nazywa się to webdoc, czyli website documentary. Jest to taki interaktywny e, film dokumentalny, więc jako użytkownik możecie wybrać sobie, ja wam daję historię, ale to jest wasz, e, waszym zadaniem jest dowiedzieć się jak najwięcej i możecie sobie wybrać, którą część, w którą część byście chcieli się zagłębić bardziej. E, I to ma być właśnie na autentycznych dokumentach, zdjęciach, fotografia, zdjęcia i fotografie to to samo, e, w filmach e, e, i, i dźwiękach. Mm, dużo się nie zachowało z dorobku Bronisława, ponieważ większość jego dorobku była przetrzymywana w, w Instytucie Wschodnim w Warszawie. I jest zapisane, mamy dowód, że ktoś napisał, że jest ogromna ilość niesamowitego materiału, trzeba to przeanalizować. Bombardowanie Warszawy wszystko spłonęło. Ale też. Tutaj, nie, żeby też nie mówić, że to jest takie, taka tragedia, mamy jeszcze, mimo wszystko jest, właśnie w Muzeum w Južno-Sachalińsku, w Kunstkamerze w Petersburgu są jeszcze rzeczy, więc właśnie to jest moim zadaniem, żeby znaleźć te rzeczy, dostać się do nich, zebrać te zdjęcia, fotografie i. Je opublikować właśnie w tym webdoku. Więc to jest w formie takiej gry komputerowej. Więc to, żeby uczyć poprzez zabawę, nauczyć ciekawej historii. Będzie to uzupełnione animacjami, żeby ta historia miała jakieś, jakieś zamknięcie, również żeby to się jakoś wszystko ładnie złożyło. Więc to jest nasz plan, ponieważ niewiele osób ma już teraz telewizor też w domu, ale wszyscy mają internet, więc o tyle łatwiej będzie po prostu się nauczyć, żeby nie było to tylko film dokumentalny. Jest już parę, polecam. Ale żeby, żeby właśnie jednak przez, przez stronę internetową można było sobie... Jest, jest już Przez. ta strona? Nie, nie, wygląda, nie, 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 nie absolutnie. Nie to będzie stworzone po moim powrocie, czyli jeszcze dopiero mm. za parę lat. Ja zbieram teraz materiały. Mam zespół w Polsce, który się będzie zajmował sprawami technicznymi, e, i, i właśnie będziemy to tworzyć w ten sposób. Czyli po moim powrocie będziemy zajmować się, e, e, zajmować się całą techniczną, to właśnie dorzucaniem tej technicznej strony i tak dalej. A gdzie teraz można szukać informacji o projekcie bronek? E, mamy stronę internetową www.sladamibronka.com, to jest o mojej podróży. Informacyjnie, dla, dla, kim jestem i dlaczego jadę w podróż. E, mamy założone stowarzyszenie imienia Bronisława Pisuckiego, i pod tą samą nazwą możecie znaleźć nas na Facebooku. Stowarzyszenie imienia Bronisława Pisuckiego mhm. dajemy fajne informacje na temat e, Ainu i na temat Giliaków, jeżeli takie e, wychodzą. Niestety o Giliakach nie jest dużo, więc głównie na Ainu się skupiamy. Właśnie. Ja, ja kompletnie o Giliakach hmm. wcześniej nie słyszałem nawet. Właśnie dlatego, bo Bronisław jest znany najbardziej bardziej za Ainu. Mm -hmm. Przez to, że to jest taki tajemniczy lud. A Giliacy już jest, jest wiele zrobione na ten temat i jakby nie jest to aż tak tajemniczy lud jak Ainowie. Ale zrobił porównywalnie wiele dla obu, dla obu kultur. E, więc um, zapraszam właśnie do Stowarzyszenia imienia Bronisława albo Bronek Piłsudski. E, i, e, I na Instagramie mamy projekt Bronek. E, jeszcze tylko dlaczego Bronek? Jego ksywka, tak naprawdę rodzinna była bronić. bronić. Ale trochę tak niespecjalnie tak sobie pomyśleliśmy, że nie, nie chcemy nazwać projektu bronić, bo to tak no, trochę. Yy. Bronek jest kała jest uroczy. Tak, bardziej, lepiej takiej, żeby było bronek, niżeli bronić, bo bronić to jest takie, no jednak to był dorosły facet. Mm. No, to mm. nie, nie mówmy o nim bronić. Więc to, to było, zaczęło się od roboczego, że dobra, Bronek, a, a potem nagle dobra, okej, okay, zostaję, bo nie mogliśmy wymyśleć niczego innego. Generalnie projekt Bronek zapraszamy do, do obserwowania na Facebooku, na Instagramie, um, na, na YouTubie też robię małe, bardzo krótkie filmiki o miejscach, w których był Bronisław i co, e, e, i co, co robił w tych miejscach i dlaczego ja tam jestem. No jest to naprawdę niesamowicie, powiem tak, obszerny projekt, w ogóle wielki szacun za to co robisz. No, myślę, że będzie z tego całkiem fajny materiał właśnie po powrocie i no, no w ogóle historia Borneo wszystkiego jest na taka no, fascynująca, Nie, że koleś trafia na drugi koniec świata i zajmuje się A'inami, pisze słowniki, nagrywa, robi fotografie i dzięki temu przetrwała kultura jakiegoś małego ludu. Stosunkowo niewielkiego na końcu świata w ogóle, który byłby normalnie zapomniany, nie? I że to dzięki Polakowi i, i teraz Japończycy nawet no, w pewnym sensie no, dalej no, wykorzystują też te jego materiały do, do swoich badań tutaj, więc no, no, to jest niesamowite. A na, na koniec może jeszcze, co się stało dalej z Bronkiem? Tak, już na koniec, żebyśmy mieli tu pełną tą tak. biografię, tak, bo no, się do zastanawiać, co się z nim stało. jakie tak, były jego Tak, dokładnie. Jest, to jest niestety, wstrycie. właśnie jak mówiliśmy o, o, o jego tragedii, z, z pozostawieniu rodziny e, i jego powrocie do, do Polski, niestety, ale właśnie jak zarysowaliśmy tę historię o tym, że były to czasy jednak wojen, um, on był jednym z tysiąca, setek tysięcy ludzi, katurżników powracających do Europy, który szukał pracy, który był naukowcem, zesłańcem. On nie miał nic i, i, i miał jednak dorobek i umiejętność antropologiczną, która, którą mógł uczyć niejednego antropologa. Problem polegał na tym, że on nie miał wykształcenia wyższego, więc nie mógł zdobyć pracy nigdzie. Po no prostu, tak prostu wszędzie brakowało mu dokumentów. A właśnie, jak powiedziałam, mógłby uczyć jednego antropologa i, i tutaj. Um, i tutaj był pies pogrzebany po prostu. No, nie, właśnie nie, starał się sprzedać swoje artykuły, starał się sprzedać swoje materiały. Niestety wszyscy chcieli je mieć, ale wszyscy chcieli je mieć za darmo, a on nie miał z czego żyć. No, Niewiele się zmieniło. E... Tej... <śmiech> <śmiech> tak, no, to, to, to coś w tym tak jest, tak? Jest, no. <laughs> Generalnie więc on bardzo dużo podróżował po Europie za, za pracą i chwytał się co, czego mógł, aż w końcu dotarł do Paryża i w Paryżu utonął w Sekwanie. I e, rzeczywiście papiery policyjne e, e, francuskich służb mówią, że to było samobójstwo. Problem polega na tym, że nie było specjalnie świadków ku temu, e, a ciało znaleziono cztery dni później. Więc czy to był e, wypadek, nieszczęśliwy wypadek, czy to było samobójstwo, tego się nigdy nie dowiemy. Dlaczego mógł być to nieszczęśliwy wypadek? Ponieważ e, Bronisław cierpiał na cukrzycę. On potrafił zasnąć na swoim własnym jakimś wykładzie. Mhm. E, on e, e, cierpiał na depresję, co jest niedziwne. E, ale depresja i e, 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 PTSD, czyli e, nie związek tylko e, stresu poz, pourazowego. Tak, tak. E, sorry, ciężko jest, zawsze mówię PTSD i. E, 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 Czyli to, no to również jest coś, mógł być jakiś tak. wypadek. To czy to mógł być nieszczęśliwy wypadek? Mhm. To mogłoby być samobójstwo, mógłby być to nieszczęśliwy wypadek. On cierpiał właśnie na depresję i PTSD, ale um, to jest coś, co. Depresja wtedy dopiero jakby, to dopiero raczkowała. A PTSD to dopiero w latach 70. zostało jakby włączone do słownika medycznego, więc jakby, to jest coś, co my teraz możemy powiedzieć, że on na to cierpiał, ale nie wtedy. Więc, um, Czy Józef Piłsudski później wspominał, brata? Absolutnie. Się oni się spotykali, oni się oczywiście spotykali, no i, i, i Józef i, i, i Bronisław jednak, mimo, e, e, mimo fizycznej bycia odległości, jednak byli bardzo blisko. Um, jest rok różnicy pomiędzy nimi, więc naprawdę to byli prawie że rówieśnicy. Um, a w Japonii się nie spotkali? Nie. W czwartym i, czy piątym? Tak. I teraz to, to też jest to bardzo dużo... Ludzie, ludzie mówią, że o, dlaczego się nie spotkali? Ponieważ było dosłownie dwa tygodnie różnicy pomiędzy przyjazdem Józefa a Bronisławem na Sachalinie. Ponieważ Bro, Bronisław był na Hokkaido i dwa ty, dosłownie dwa tygodnie wcześniej pojechał na Sachalin. Um, i tutaj e, e, oni chcieli się spotkać i z tego, co, co, co wiem, że, co, że chcieli. Józef chciał ściągnąć Bronisława, ale była odmowa ponownie, e, więc, e, więc niestety, ale się nie spotkali. E, potem w Polsce się spotykali e, to znaczy w Polsce, no, w Galicji, by Polska nie istniała. A, e, a Józef również jak dostali syłkę, Józef chciał e, odbyć swoją karę zesłania. Z Bronisławem na Sachalinie pisał nawet listy ku temu, żeby zostać przeniesiony, ale spotkało się to z odmową. Reszta historii Józefa jest znana, a, a Bronisław został na Sachalinie sam. No jak widzicie, wątku w ogóle jest masa. E, no, też ja się dużo ciekawych rzeczy dowiedziałem dzisiaj. Więc bardzo ci e, dziękuję Dano, no, za niezwykłą opowieść. Mam nadzieję, że ona Was no, zaciekawiła i no, już wiecie więcej o naszym znanym antropologu tutaj w Japonii. Ja muszę pojechać tam do Sirowej. Dlatego no, do tego muzeum no, na pewno pojadę, jak będzie okazja. Nie mogę jeszcze powiedzieć, że jest no. warte tego, bo mnie tam nie było. No, jak to tylko dlatego. Tak, jak Ale jak otworzył, tak, no właśnie, no jestem przekonana, że tam będą jakieś ciekawe, ciekawe mm, rzeczy mm, do zobaczenia. A na pewno, ponieważ jest tam pomnik. W Polsce, a właśnie, w Polsce tak, tak. mamy jeden pomnik, o. w e, Bronisława Piaseckiego w Muzeum w Żorach. E, więc e, jest, mamy w Polsce, super, ja się z tego bardzo cieszę. I e, jest to czwarty na świecie, więc. E, jest, ale mamy. No w końcu zaczynamy zauważać Bronisława Pisowskiego, co jest super, ponieważ e, historie obu braci są równie fascynujące, a najbardziej fascynujące jest to, że właśnie jeden jest e, w, 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 bohaterem wojennym, a drugi jest bohaterem nauk społecznych. I to jest niesamowite, jak tak blisko bracia mogą być, a być jednak tak różni. Niewiarygodne. No więc jeszcze raz Ci dziękuję. Zajrzyjcie koniecznie na e, stronę projektu Bronek. Na Instagramie też jest. jesteś, tak. możecie znaleźć projekt Bronek. No i czekamy na kolejne materiały. Dzięki kolejne wielkie za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiamy z Japonii. Do zobaczenia.